Okej, siemaneczko, ziomeczki moje, z tej strony zimna wodka oraz tequila. I dzisiaj zademonstrujemy wam stare koszary wojskowe, stary poligon wojskowy pasaperski w lesie rokickim, pomiędzy rokitkami a górkami. Jak widzimy, mamy tu kilka budyneczków. Co nie, tequila? Mhm. Obiekt dość fajny, chociaż niszczeje. Tam kiedyś, pamiętam jeszcze przed opuszczeniem wojska, naprawdę bardzo fajnie to wyglądało, wieżyczki obronne tam stały dalej. Takie rzeczy, no szkoda, że to tak niszczeje, no ale cóż, dobra, wejdę sobie do środka. Chwila, zostań na dole, nie wchodź już tu. Wejdę do budynku. Sprawa, tam motor, na motorach widać jeżdżą. Pokażę wam tylko tak. Bo budynek jest dość zrujnowany. Wejdziemy sobie tam. No dobra, wejdziemy sobie przez okno zaraz. Tequila, gdzie jesteś? Chodź tu. No dobra. Poczekamy na naszą tequilę. Chodź tequila. Przykicałam. No fajnie, chodź. Chodź kociak. Dobra, i idziemy dalej. Pokażemy wam dwa kolejne budynki, które są prawie niezauważalne, ale nie z tej strony, jak idziemy z drugiej. Co tam u ciebie tequila ogólnie? Hmm? Kiedy filmik Simsów kolejny tequila? Nie wiem. Na pewno nie za szybko. Mhm. Dobra, zejdziemy sobie na dół. Tutaj podobno suszę mają to wyburzać. Tu budować coś chcą. Szkoda trochę, no, że tak niszczeje, bo mogliby naprawdę coś fajnego zrobić, co nie taki? Tutaj. A to co taka mało rozmowna dziś? Hmm? Nad czym? Nad szkołą. Może pozdrowisz ekipę z klasy? Albo kogoś szczególnie byś chciała pozdrowić na naszym filmie tequila? Nie. Nie? Nie. Nie. No dobra. Chociaż panią Ewkę Krzanowską. Okej. Okay. Chyba, że tego nie ogląda. Przyłączam się, jak ogląda. Moja ulubiona nauczycielka z ekonomika. I moja też. I jedna z niewielu normalnych. No. W tej szkole. Tam będą kolejne budynki, które za chwilę wam zademonstrujemy. Na razie zejdziemy do drugiego, bardzo podobnego. Niestety nie uda się tu wejść na dach, bo już kiedyś próbowałem, więc z dachu widoku nie zrobimy. Uważaj na swoją gałąź tequila. Trzyma się? Wykręciłam ją. No i git. Tak, trzymaj, misiek. Illuminati. Jak widać, już podpalali. Klasycznie. Ale tak, to pomieszczenie, ten budynek, prawdę mówiąc, według mnie zachował się najlepiej. Jeszcze co nie taki? Z tych wszystkich. Jeszcze będziecie mieli okazję porównać kolejne budynki za chwilę, do których właśnie się udajemy. A ty co, tequila, zmęczona dziś? Nie, myślę, że to nie najlepsza opcja. No, to jest twoja decyzja. Przecież.
To jest jeden z pierwszych naszych filmików na naszym wspólnym kanale. Co nie, Katek? Pierwszy, ale... Nie, nie. Ale pierwszy. Po prostu postanowiliśmy nagrać to miejsce, bo prawdopodobnie będą wybuchać i niedługo już. Wygazowało się. Naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Tutaj zrobię rzut na te... na to miejsce. Tequila, przypominam Cię, że według zasad Urban Exploracji nic nie zabieramy ze sobą. Wiem. I nic nie zostawiamy tu po sobie, wiem, żadnych śmieci. Wiem, ale to co to za kulka? Bo okay. Mnie zainteresowała, była zielona. Mhm. Wypad rodzinny. Co nie, tequila? No pewnie. Skoro rodzinne, to gdzie dzieci? Mamy czas. Bierzcie i pijcie. O, fajne, nie powiem. Fajnie to. Fajnie to wygląda, nie powiem. Jak na takie miejsce. Bierzcie i pijcie z tego wszyscy. I tak dalej. No ten też budynek dość ładnie zachowany. Nie powiem, że nie. No cóż, idziemy do ostatniego budynku, który nam został na naszej trasie. Jeden z tych bardziej zrujnowanych. Przy okazji zapraszam Was, zaglądajcie na nasze drugie kanały. Linki będą w opisie do kanału mojego i Tequili drugiego, więc zapraszamy. Chcę sobie zrobić intro. Jeden obrazek, a w środku nia. W sumie? Czemu nie? Tak widzimy jakieś części samochodowe. Biedny samochód. Przy okazji sobie popatrzymy. Pozwiedzamy. Dzikie wysypisko. I tak dobrze, że tu nie byłoby martwego psa. Co mówisz? I tak dobrze, że tu nie ma martwych zwierząt. No. A są różni ludzie tacy, że... No wtedy to szukam mi pracy i wynajdę mu taką lekarza. Tequila, uspokój się. Bez przesady. Moja wina... Od wymierzania kary... Tylko pamiętaj, dobra, ja też tego nie lubię. Tak też bym najchętniej powiesił takich, ale... Licz się z tym, że od tego są sądy, tak? No i dobra, jesteśmy przy ostatnim budynku. No, zeszliśmy na taki temat gnębienia zwierząt, znęcania się, bo często w lasach przecież ludzie wyrzucają martwe zwierzęta w takich miejscach. No bo już, a naprawdę szkoda. My też takie nosi, jak takie coś widzę, no ale cóż. Okej. Mamy ostatni budyneczek. No i cóż, to będzie na tyle. O tyle niestety tylko ocalało. Dziękujemy Wam za oglądanie naszego filmu, za obejrzenie. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę, subskrypcję. Jeżeli w górę, jeżeli Wam się nie spodobał, łapkę w dół lub i napiszcie w komentarzu, o co chodziło. Postaramy się to poprawić. Dziękujemy jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Cześć.